proszę panią, tego pana papę Smerfa, żeby nas nagrywał. My jesteśmy rolnicy, przyszliśmy tu w sprawach swoich, a nie dwóch tutaj panów się zgromadziło, co blokują miejsca rolnikom i słuchać ich propagandy. To nie jest temat na propagandę. I ten pana nie życzymy sobie, żeby nas tam nagrywał. I później na YouTubie czy gdzieś puszczał nieprawdę. Zobaczy pani, co on wyprawia. To nie jest spektakl jakiś. Jak nie, to wychodzimy. Już. Wychodzimy? Tak. Tylko pana nie chcemy. Albo te pana, albo my rolnicy. Może jednak pan zrezygnuje. Może pan zrezygnuje. Szanowni państwo, jeszcze nie zaczęło się spotkanie, a... Przeszkadza. Dużo przeszkadza. Ale w czym? Pokażę. Proszę pana, pana miejsce jest weterynarii kastrować świnie, a nie tutaj z nami rolnikami. Pan nie ma wspólnego nic. Z naszym... Kolego, tutaj... kolego przepraszam. Kolego, to się tam u siebie, proszę zrobić zebranie i u siebie tam dyskutować. To nie jest sprawa pana. Nie, pan jest rolnikiem, pan jest prawem. Dziękuję panu, do widzenia. Szanowni państwo, ale nie przyszliśmy tutaj po to, żeby się kłócić, tylko rozwiązywać swoje problemy, tak? Szanowni państwo, w związku z licznymi... Mogę w końcu zabrać głos, czy nie? W związku z licznymi apelami rolników dotyczącymi złych stosunków z kołami łowieckimi, z problemami związanymi z szacowaniem strat u rolników, zostało w trybie pilnym zwołane spotkanie. Ja chyba sama nie spodziewałam się, że to jest jak włożenie kija w mrowisko. Temat jest, jak widać, bardzo gorący, ale jednocześnie bardzo potrzebny. Nie ma potrzeby szarpania sobie wzajemnie nerwów, tylko rozmów merytorycznych. Chodzi o to, żeby sprawy rolników były raz na zawsze rozwiązane. Prawo łowieckie domaga się zmiany. W kwietniu tego roku zostało wprowadzone rozporządzenie ministra środowiska, które zmieniało co nieco. Jak się okazuje, chyba nie do końca jest to przestrzegane, nie do końca tyle, ile potrzebują rolnicy. Stąd tego typu spotkania powinny się odbywać, pomimo że jest gorąca atmosfera. Ja bardzo proszę panów o zachowanie rozwagi, szacunku, również do mnie jako kobiety, która ma to zebranie prowadzić. Proszę panią, my mamy do pani szacunek, tylko do tego pana nie mamy szacunku. Ale pani jeszcze nie skończyła. Żeby nas nie nazywał. Daj tej pani powiedzieć, to potem będzie się wypowiadał. Każdy myślę, że znajdzie swoje miejsce i będziemy się wypowiadać. Nie będziemy na siebie krzyczeć, bo nie na tym to polega. Tylko będziemy próbować znaleźć rozwiązania, bo na tym to wszystko polega. Czekamy na prezesa, który zaraz tam do nas dotrze. Ja chciałabym powitać na naszym spotkaniu osoby, które są żywo zainteresowane, osoby zaproszone. O, właśnie witam prezesa, pana Jana Hajchela. Zapraszam, prezesie, tutaj do mnie. Witam serdecznie pana Adama Ołtakowskiego, posła na Sejm, który mierzy się również z tym prawem łowieckim i jest dzisiaj z nami. Witam panią Irenę Wołosiuk, burmistrza Sępopola, która żywo również jest zainteresowana tego typu sprawami. Witam pana Andrzeja Dychę, wójta gminy Bartoszyce. Serdecznie witam. Witam pana wicestarostę Władysława Bogdanowicza. Witam pana Romualda Amborskiego, łowczego okręgowego w Polskim Związku Łowieckim w Olsztynie. Witam serdecznie. Witam pana Zygmunta Zbigniewa Pampucha, nadleśniczego Nadleśnictwa Bartoszyce. Witam panią Aleksandrę Wołosiuk-Burdę, specjalista z działu ekonomiki i zarządzania gospodarstwem rolnym w Warmińsko-Mazurskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie. Witam przedstawicieli gońca, mediów, którzy widocznie są również tematem rolników i strat współpracy z kołami zainteresowani. Szanowni państwo, jak już powiedziałam na początku, w związku z tym, że na terenie powiatu bartoszyckiego zgłaszają się do Izby Rolniczej w dużych ilościach pojedynczy rolnicy, którzy mówią o problemach, mówią o tym, że nie ma dobrej współpracy między kołami, między rolnikami.
więc stąd to spotkanie. Chciałabym, żeby tutaj wypowiedzieli się rolnicy, prezesi kół, łowcze, strony wszystkich zaognionych konfliktów, abyśmy mogli, jak również pan poseł, włodarze, żeby każdy miał swoje 5 minut na to, żeby wypowiedzieć to, co mu leży na sercu, i abyśmy wspólnie zaczęli szukać rozwiązań, aby ta współpraca układała się tak, jak należy. Nie może być tak, że rolnik sieje, pracuje i nie ma co zbierać. Albo ma straty i nikt się jakby do tego nie poczuwa. Właśnie. ...30% jest wypłacane i to z wielką wojną jeszcze. Rolnik wojuje i 30% dostajemy tego, co jest straty. Szkód, tych szkód 30% jest wypłacane. I jeszcze z wielką wojną. To się robi. Mogę zacząć. Bartko Renie, gospodarstwo rolne Rusajny. Mój problem z kołem jest od lat. To nie jest pierwszy konflikt w tym roku. Darowałem parę lat, szkody były naprawdę znaczne, w zeszłym roku kukurydzy były bardzo duże, musiałem ładowarką z krokodylem zbierać, bo nie szło tego w ogóle przerobić tej masy. Koła w ogóle nie biorą do głowy, dzwonienie do łowczego nie pomaga nic. Ostatni mój problem wynik w tym roku, już w tym roku mówię, no niestety znowu są duże straty, więc napisałem, próbowałem, najpierw zawiadomiłem tylko, kiedy szkoda wystąpiła, kiedy zobaczyłem ją. Zadzwoniłem do łowczego, pana Gącika, i problem, po prostu zgodził się na to, że załatwimy tą sprawę, że przyjdzie mi, pomoże wypędzić, bo miałem kukurydzę, mam ogrodzoną prądem, więc zrobię wszystko, żeby ten plon uratować. Niestety, w dniu, kiedy byliśmy umówieni, w ogóle nie odbierał już ode mnie telefonu, nie pojawił się w ogóle. Czas żniw oczywiście oddalił moją skargę napisaną do koła. Pod koniec sierpnia napisałem pismem o zawiadomienie o szkodach do koła. Adres wziąłem skąd? Od pani Zabłockiej, żeśmy w internecie znaleźli adres koła. Oczywiście, jak się okazało, adres nie istnieje od 3 lat, jest nieaktualny. Koło twierdzi, że to jest nieprawda. Nawet ostatnio byłem... odmówiono mi szacowania oczywiście z tego względu, bo w międzyczasie kukurydza musiała zostać zebrana, bo wiadomo, nie będę czekał, aż wszystko zniszczą. 26 bodajże września byłem w gminie i żeśmy sprawdzali w internecie, czy dalej ten adres błędny w koła jest. Oczywiście dalej był, nie wiem, czy na dzisiaj jest, ale pan, który przyjmował ode mnie zgłoszenie w tartaku w Bezledzie, stwierdził, że tego nie ma, ale potem mówi, że no, w końcu mówi to sekretarki, że trzeba to rozwiązać. Niestety nie wiem, czy to nie zostało wtedy na pewno rozwiązane, bo parę dni później dalej ten problem błędu był. Takich spraw jest bardzo dużo, nawet człowiek już nie chce nawet zgłaszać tych szkód, no bo to są tylko nerwy. Będę chciał wyłączyć w ogóle swoje gospodarstwo z owodów. Tak już po prostu nie ma na to siły. Nie odbieranie telefonów, no i z tym adresem zupełnie to jest katastrofa. I tylko jak się poszło do Gącików zgłosić szkody, to była jedna gadka. Co ci tym razem zjadły? Bo przepraszam bardzo, 3 lata temu zjadłem około 2 hektarów pszenicy. Do zera, kompletnie. Nie było nawet kombajnem po co jechać. Jelenie. Nie zgłaszałem, no bo mówię, no człowiek jest tylko człowiekiem. No w pewnym momencie już nerwy puszczają mnie. Teraz odmówiono mi tego szacowania, bo nie ma rośliny. Teraz dokładnie widać, jak ta roślina została zniszczona, bo teraz wchodzi się i po prostu to jeszcze wszystko jest niestależowane do dzisiaj. Poczekam tam na jedną rzecz. I nikt się tym nie przejął. Wtedy w kukurydzę nie wejdą, bo oni się boją, bo dziki grasują. Rzeczywiście, myśmy próbowali wygonić w rodziną, no to dziki mocno nas ganiały tam, nie? Ale w końcu nam się jakoś tam udało, no ale straty niestety były. I teraz moje pytanie jest takie, czy po zbiorach rośliny teraz nie można było tego oszacować? To jest jakieś kuriozum, ja nie rozumiem. Wtedy on nie wejdzie, bo on nie widzi, zresztą boi się dzika. Teraz, kiedy jest to widać, nie, to może maszyny poniszczyły tego, opowiadanie bzdury. Taka jest właśnie współpraca z kołem. Dziękuję. Ja przepraszam, ja tylko chciałem tu pouprawić gospodarstwo Nowa Karczma. Tu potwierdzić koledze z tym adresem tego koła. To jest bartoszyckie koło. Wysłałem list polecony. A jak nazwa koła? Szara. Nie, to akurat jest dzik. Bartoszycki dzik.
Wysłałem listem poleconym podanie, oszacowanie szkód. Niestety do 7 dni powinni się zgłosić. Po 10 dniach dzwonię, my nie mamy tego pisma. To jest celowe, panowie, żeby to nie docierało. To jest celowo robione, żeby to nie docierało. Akurat Bartoszyckie koło Dzik po 7 dniach, do 7 dni mają. W 7 dniu się powinni zgłosić. Nie, dzwonię po 10, to jest celowo robione. Żeby rolnik zrezygnował z kościół, żeby nie zapłacił. Niestety taka jest prawda. Może ja wyjaśnię, ja też jestem rolnikiem. Otóż koło łowieckie ma obowiązek w ciągu 7 dni wyszacować szkodę, ale w ciągu 7 dni od otrzymania zawiadomienia. Ale koło łowieckie często robią w ten sposób i w moim przypadku to się bardzo często zdarza, prawda? Że odbiera się z poczty zawiadomienie dopiero po 14 dniach, bo taki jest termin, wszystko się zgadza, no nie? Znaczy faktycznie przyjeżdża po 21 dniach od daty wysłania, otrzymania awiza w zasadzie. Nie wysłania, otrzymania awiza. I stąd są nieporozumienia. Zgodnie z ostatnim rozporządzeniem o szacowaniu szkód powiedzkich również można zawiadamiać drogą elektroniczną. Z tym, że koło łowieckie niestety nie dają adresów mailowych. I stąd od razu jest mój wniosek, żeby spowodować w przepisach, panie pośle, że koła mają obowiązek, składając zawiadomienie o szacujących do urzędów gmin, również podawania adresu mailowego. I załatwi się problem wtedy. Dziękuję. To jest celowe. Celowe działanie. Celowe działanie. I odbieranie telefonu. Tak, odbieranie pism. I pism, nie odbieranie, żeby nie szacować, żeby rolnik skosił. Dobrze, zgłasza się pan Mariusz. Przepraszam, pani przewodnicząca, jestem prezesem koła łowieckiego Sójka w Wisztynku, Dzierżawin Wód 104-73. Moje nazwisko Mariusz Dumnicz. Tylko proszę nie publikować moich danych nigdzie, to zastrzegam sobie, za co z góry serdecznie dziękuję. Odnośnie współpracy z rolnikami na dzierżawionych terenach przez moje koło, my nie mamy żadnych, uważam, problemów. Takie problemy sporadyczne, które występują, to są normalne, tak jak jest to wszędzie, jeden chce więcej, drugi chce mniej, ale to jest wszystko kwestia dogadania się i załatwienia. Koło w głównej mierze wydaje środki finansowe na zabezpieczenie upraw, bo wychodzę z założenia, że lepiej zapobiegać niż później siedzieć i się spierać, kłócić, tudzież ciągać po sądach inne rzeczy. Rozumiem rolników, ale rozumiem też myśliwych i apeluję o to, żebyście panowie rolnicy zrozumieli też myśliwych. To ja wam powiem tak szczerze, że ja, gdy zapisywałem się do Polskiego Związku Łowieckiego, to miało być to moje hobby. Jestem, można powiedzieć, patrząc na was, młodym człowiekiem, miało to być moje hobby. Obecnie staram się robić wszystko, żeby do tych szkód nie dochodziło. Niemniej jednak na pewno będzie dochodziło w przyszłości też do szkód, które staramy się drogą mediacji, drogą ugody wyjaśniać tak, żeby były one jak najmniejsze i były zminimalizowane. Zabrałem teraz głos panowie, tutaj pan Mieczysław też ma u nas swoje ziemię, w ten sposób to staramy się robić. Myślę, że jest w stanie to potwierdzić. Potwierdzam. Współpraca z krajem łowieckim Sójka układa się dosyć pomyślnie. Dziękuję bardzo. Tak powinno być z każdym kołem. Tak. Żeby nie było to wybiórczo, a wszędzie można się dogadać się przecież z tym. Bo jeżeli te związki mają te koła tak działać, to po co one mają działać? Ja to mówię tak, jest tylu ludzi teraz, więcej jak 10 lat temu. A zwierzyny jest teraz więcej jak kiedy. To co, tym myśliwi nie mają strzelać? Pytanie to myśliwych. Szczególnie jelenie. Te szkody, jelenie i danie. Kiedyś było dwóch, trzech myśliwych na jakiś okręg i nie było zwierzyny. A dzisiaj jest myśliwych razy 10 czy 20 i zwierzyny szkody jest... stada po 30-40 sztuk. Znaczy to akurat z tego koła Sójki to powinni koła inne przykład brać i po prostu może na szkołę jechać, tak, nie? Ale też powiem tak, no traktują nas jak gówniarzy, jak szmaciarzy, powiem brzydko tak, nie? Zgłosiłem się do koła Szarak, żeby oszacowali po prostu wcześniej na wiosnę, że jest po prostu zasiałem koniczynę, przepraszam, kukurydzę, bobik, żeby pilnować po prostu te pola. Olano mnie. Teraz zgłosiłem 185 hektarów kukurydzy o oszacowaniu.
przywlekali do ostatniego dnia. Nie powiadomili ODR. Powiadomili ODR dopiero po następnym dniu szacowania. Tak się zachowali. Szacowanie 185 hektarów trwało 4 godziny. Co poszłem po prostu, złożyłem pismo do naleśnictwa o powtórne szacowanie. Po prostu dzisiaj przyjechał pan z naleśnictwa wytypowany. Przybiega to profesjonalnie. 35 hektarów w ciągu 4 godzin. Liczymy każdy przewrócony przez zwierzynę, każdą kukurydzę, oczka przez dziki. Jest profesjonalnie to robione. Nie tak jak koło to robi. Także w ogóle jest podejście do rolników masakra. Podcasty strony profesjonalnej. Odpowiem panu poprzedniemu, poprzednikowi mojemu na temat tego, po co ja tu jestem. Jestem lekarzem weterynarii, to jest po pierwsze. Po drugie, jestem rolnikiem, to jest po drugie. A po trzecie, jestem myśliwym i też byłem w kole myśliwskim Szarak, z którego notabene ja sam rzuciłem te papiery. Natomiast jeżeli chodzi o szacowanie szkód, to ja, jeżeli państwo rolnicy będziecie chcieli ewentualnie szczegóły tego wszystkiego, jak się odbywa szacowanie szkód w kole łowieckim Szarak, notabene uczestniczyłem kilkakrotnie w takich w mediacjach. Wiemy, jak się odbywa, pan nie musi was pouczać. No może, może, ja może, wiem. Może. Jestem starszy dużo od kolegi i może pouczę pana. Natomiast jeżeli chodzi o szacowanie szkód, jak się wypełnia dokumenty i jak się to wykonuje, to byłem kilkakrotnie na szacowaniu szkód w kole łowieckim, jeżeli jak jeszcze byłem w kole łowieckim Szarak i w pewnym momencie o mało nie doszło do rękoczynów pomiędzy mną a łowczym z tego koła, z panem Janem Błącikiem, ponieważ tak robił to perfidnie i tak robił to brzydko, jeżeli chodzi o postępowanie w stosunku do rolnika, że nie ręce swędziały, żeby załatwić sprawę po męsku. Dziwię się, że w domu, w którym byliśmy razem, nie doszło do rękoczynów. Nie doszło do tego, że rolnik rękoczynem nie zadziałał. Potem powiedziałem swoje zdanie na ten temat. Dlatego też mam tutaj te dokumenty, jak się szacuje, jak się wypełnia te dokumenty, jak to w ogóle wygląda. Kpina. Panowie, kpina. Życzę wam, jako rolnicy, żebyście zrobili z tym porządek raz na zawsze. I panie pośle, chciałbym, żeby pan do serca sobie wziął naprawdę krzywdy rolników. Bo są krzywdy rolników. I te wszystkie domki wybudowane, te wszystkie finansowanie różnych rzeczy, które można byłoby podważyć, one są waszymi pieniędzmi robione. One są waszymi pieniędzmi robione. To są wasze pieniądze, które idą na lewo i na prawo. Buduje się wille, takie odwalone gdzieś tam pod lasem, nowe budynki i oni muszą to skończyć, oni muszą zremontować, a na szkody rolników nie ma. I to nas boli i będzie nas to długo bolało.